Cześć, w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się łańcuchem. Link do filmu macie w opisie. Dzisiaj zajmiemy się całym układem napędowym. Gdy już mamy wyczyszczony łańcuch i nasmarowany, teraz możemy sobie sprawdzić, w jakim stanie są tylne zębatki, korba, zębatki na korbie, tylne kółeczka oraz łożyska, które są w suporcie. To jest dość ważne. W tym wypadku natomiast nie słychać żadnych niepokojących trzasków ani dziwnych odgłosów, które mogłyby wskazywać, że łożyska są suche lub już zniszczone. Tylne zębatki natomiast to już trzeba sprawdzić tak naprawdę na oko. Tutaj już widać, że przy tych mniejszych zębatkach zużycie jest dość spore, ale jeszcze można spokojnie jeździć. Natomiast tylne kółeczka, dolne kółeczko kręci się płynnie bardzo, natomiast wymaga wyczyszczenia, że tu będzie już trzeba przystąpić do tego bardzo tak szczegółowo, rozebrać wszystkie kółeczka, łożyska i wyczyścić. Możemy przystąpić do zakładania łańcucha. Tu też ważna uwaga, niektóre łańcuchy bywają kierunkowe. Na to też trzeba warto zwrócić uwagę, żeby sobie nie pomylić, bo wtedy napęd nie będzie działał płynnie, a na pewno nie będzie działał cicho. W tym wypadku nie musimy na to zwracać uwagi. Tutaj też ważna kwestia, niekiedy dość kłopotliwa, w jaki sposób przewlec łańcuch przez tylną przerzutkę, bo niektórzy mają z tym problem. Warto to pokazać właśnie dokładnie. Bo niekiedy jest tak, że ktoś się może pomylić, inaczej poprowadzić łańcuch tu na przykład górą i łańcuch ociera nam o tą blokadkę. Zakładamy spinkę. Delikatnie naciągamy. Teraz spinka jeszcze nie jest zapięta, nie wskoczyła na swoje miejsce. Układamy łańcuch dokładnie, obracamy. A jeszcze wcześniej odblokowujemy przerzutkę. Obracamy, żeby spinka była na górze. Zaciskamy tylny hamulec, naciskamy ręką na korbę i spinka wskakuje na swoje miejsce. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pokazałem Wam, jak zadbać o napęd. W kolejnym odcinku zajmiemy się hamulcami.